Dzień dobry, z tej strony Mafia Solec. Dziś ze mną Tanas. Cześć, Tanas. To jest Arek. Siemanko, Arek się nazywa. I dziś kolejny odcinek z Landwirtschaft Simulator 2008. Tak, dokładnie. Drugi odcineczek już. Pierwszy wam się ala bardzo, bardzo spodobało, bało. Więc postanowiłem, że i dzisiaj się nagra też drugi. Z racji tego, że można powiedzieć, żniwa zaraz ruszają, nie byłoby czasu na nic innego do nagrania. Teraz tata akurat tam kończy malować przyczepę. Pojechał jeszcze po paliwo do miasta. Po benę do maszyn i po południu, jeśli nic z góry nam nie spadnie, to zaczynamy żniwa. Dobra, czekajcie, wyjeżdżamy sobie na drogę. W ogóle, kurczę, jadę dzisiaj koło skupu, chłopaki. Będziemy sprzedawać tych. Sumę. Będziemy sprzedawać sumy. Tak, właśnie, tu słomy nie było, nie? Tu nie było tego. Tu była cały czas sieczkarnią się cięło chyba, nie? Tak. O kurde, dawne czasy powoli się przypominają, powolutku, powolutku. Ogólnie fajnie zaskoczyło mnie to, że aż taka duża aktywność była na pierwszym z odcinków. Wiecie co, to chyba byśmy jechali, jechali, jechali i jechali, więc nie ma sensu. Wbijamy się. Czekajcie, Jezu, tu dwójką się jeździło, no tak, bo przecież się odpinało wszystko. O Jezu. Nie ma sensu jeździć w środku, z racji tego, że widzicie sami, jak to wygląda. Niby sieczkarnia jest założona, ale nie kosi. Nie Nie widać jak tak, tak. wyrzucała, ale jakie już tam shadery były, już jakieś tam animacje były, jakiś już tam zamysł mieli kiedyś. I kochani, co wam powiem, no teraz może być troszeczkę przestoju, bo miałem jechać w niedzielę do Brączka. Jeszcze tego nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak będzie, bo ruszamy prawdopodobnie ze żniwami dzisiaj w południe. Jeśli to wszystko ruszy i pogoda dopisze, to niedziela będzie żniwa. Więc ja albo pojedziemy sobie z Karoliną, o 23 będziemy mieli autobus i na 4 będzie u Brączka, albo poczekamy i wyjedziemy w poniedziałek rano. To zależy, jak będę też się czuł po całym dniu i w ogóle, ale myślę, że tam na pewno postaramy się jak najszybciej jechać do Brączusia, żeby chociaż tam kilka dni być, bo już ugadane mamy Bo trzeba włożyć sumę. nagrywanie. Jo, mamy nagrywanie ugadane, będziemy u Bartka i nagrywać żniwa. Także New Holandy będą fest, będą też jakieś tam żniwa, dwa forsznity bynajmniej już jest ustawione, chyba w Mokrzynie będą coś tam kosić. Także już nie mamy trochę do nagrywania, jeśli się uda, to jeszcze pojedziemy tam do Adriana, tak jak wspominałem wam. Miał też jakieś gospodarstwo ogarnąć do nagrania, takie większe. Także będzie na pewno co nagrywać. No ale chciałbym chociaż u siebie troszeczkę nagrać, no i na pewno pomóc przy tych żniwach, bo trochę lipa będzie jak wyjadę do Brączka, a tu się u mnie wszystko zacznie. Ale no tego w stanie nie jestem powiedzieć, bo to mówię, zależy dzisiaj od pogody i od zboża. Byliśmy wczoraj niby na polu, ziarko jest dość twarde, nawet bardzo twarde, powiem wam, ale w tym roku tak ziarka fatalnie wyglądają, że to jest jakaś masakra, powiem wam tylko tyle. Ziarka są przez tą suszę, która była jakieś około miesiąca temu. Ziarko jest tak zmarszczone, tak zniekształcone, że niektóre ziarka to jest kurwa niepodobne nawet. Niektóre wygląda jak banan, drugie kurwa marchewka, trzecie ziemniak. Naprawdę powiem wam, że jakby chciał, to i by cały warzywnik mógł z tego wybrać. A tak w ogóle to nic ciekawego w tym zbożu nie ma. Na początku zapowiadało się super, bo były deszcze, było ok, ale jak ta susza przyszła, ziarko się wtedy kształciło. Kukurydza Totalna wiech masakra. puściła. Kukurydza wiech puściła, dokładnie. Wiecie co? Tu koszę to jedno pole, ale ono będzie za duże na odcinek. Objechałem sobie, ja będę miał je do skoszenia w kiedyś w następnym odcinku. Polecimy sobie tu takie malutkie mam obok, bo tak to nie zdążę nawet skosić tego. A tak to teraz będziemy mogli się to kosić. Kurczę, chyba to jedno z najmniejszych pól, pamiętam jakie było na tej mapce i kosiłem sobie zawsze. Tutaj większość prac polowych miałem wykonywane, bo nie zawsze była chęć grania mi się aż tak długo, żeby porobić wszystkie prace tutaj. A to pole było właśnie, żeby szybko coś porobić. Więc to pole jeszcze coś tam ala mi się troszeczkę pamięta. Wiem, że na pewno tu orka była dobra. Właśnie, jak nie zapomnę, to kurczę, Gruber jak był zawsze mały, tak mały pozostał ten niebieski, kojarzycie go? Właśnie, ej Arek, weź się podgłoś, bo cię nie słychać. Ogólnie Tanas, kojarzysz, na Knuston był w krzakach, taki kurczę, A jo, był. taki niebieski ten, Jo, wiesz, że był, to jest był. właśnie on z LS8? On. Siny jestem, bo tak mi się ostatnio to przypomniało.
Kurwa, czemu mi B wyskoczył? A, bo B... No tak, bo przecież nie było kiedyś otwierania rury na O. Ja tak se kurwa koszę, teraz mnie B kliknie. Panie, mówię, co, mucarnia nie włączona, czy co? O, patrz, to nawet zboże się tu napełniało. Gitara siema jest. Ogólnie tak, miała dzisiaj ruszyć seria z czeskiej. Prawdopodobnie dopiero nagramy jakiś odcinek wieczorem, jeśli w ogóle nagramy. Bo wczoraj wieczorem z Tanasem wbiliśmy sobie, poustawialiśmy mody, niektóre mody są do wymiany. Niektórych jeszcze brakuje, niektórych jakąś tam poprawkę trzeba zrobić. Ale tak to ogólnie wszystko jest fest, fajnie maszynki nam na gospodarstwie się prezentują. Także będziemy myśleć, jest 99%. Jest, stówka, dobra. My przesiadamy się teraz do Fynda. O, patrzcie jakie właśnie mam maszyny, bo wcześniej wam chyba nie pokazywałem. Tu jeszcze stoi jakiś fędzior w ogóle na jakimś innym polu. Właśnie, nie było tego autopilota, nie? W ósemce. Nie było, nie było, bo teraz jak chciałem włączyć, znaczy nie wyskakują bynajmniej na konsoli żadne dodatkowe te, więc... Niestety, ale nie było, musieliśmy radzić sobie sami, dlatego też ta gra czasami mogła być nudna, bo samemu na takiej mapce to troszeczkę czasu to zajmowało, ale i się grało troszeczkę. Ogólnie dzisiaj tak sobie pomyślałem, że można by było, poczekajcie, to nie to pole, to tamto. Poruszyć temat, jak to kiedyś tam bywało żniwa. Ogólnie tak, ty Arek z tego co wiem i ty Tanas nie macie kombajny jeszcze, nie? Będę miał. Będziesz miał, ale no swojego nie macie, musicie polegać no na kimś innym. I wy macie jakichś takich kombajnistów, którzy wam co roku koszą, czy to jest na odwrót, że idziecie do kogoś szukać, kto wam akurat w tej danej chwili może przyjechać i skosić? Co rok, ten sam. Ten sam, a u ciebie Arek? Różnie. Weź się podgłoś, bo cię strasznie dziwnie słychać. No. Czemu? Prawie, że w ogóle. O, teraz tak, teraz możesz mówić. No i na czym to ja skończyłem? Nie mamy jakiegoś takiego stałego. Znaczy ogólnie jest przeważnie tak, bo mamy daleko pola od domu. I na przykład wiesz, jedno pole jest 3 km od domu, inne jest 5, a najdalsze to jest chyba z 9. Ja pierdzielę, to współczuję naprawdę. Ale z 7. I wiesz, gdyby jeden miał jechać, który jest oddalony od domu 3 km plus jeszcze dodać to 7, to by musiał 10 km zapierdzielać. No to wiesz, to trochę by było dziwnie, nie? Dlatego mamy w danym regionie, gdzie mamy pole, mamy tak jakby swojego kombajnistę, nie? Że tak powiem. No to fajnie, tam gdzie jest jedno pole nam kosi jeden, tam gdzie jest to bardziej oddalone kosi drugi i tak dalej, nie? No ja wam powiem. Każdy jest do innego miejsca, że tak powiem. Ja pamiętam jeszcze stare dawne czasy. Kurczę, tak se wczoraj właśnie przypomniałem, jak ten kombajn wyjmowaliśmy, mieliśmy tam coś tam do rzepaku, bo ten kombajn, jak wiecie, nie ma stołu i w ogóle, ale ma tam jakieś te rozdzielacze, coś takiego, że do rzepaku idealnie to. Bo ten kombajn, jak ja kupowałem, przywieźli ogólnie do Polski dwa takie. One są z... Czekajcie, jak się przepłynie naprzeciwko Bałtyku. Szwecja? Ze Szwecji. Ze Szwecji były sprowadzone te dwa kombajny. One pracowały na jednym gospodarstwie. Bodajże tam było chyba 40 hektarów. I ten jeden kombajn, który ja akurat kupiłem, to jest 86. On akurat pracował tylko przy 10 hektarach rzepaku w sezonie. Drugi kombajn był sprowadzony, tylko że to był ten większy, już bardziej obudowany, to chyba jest 206 lub 208, nie pamiętam. Któryś z nich, wiem, że jakiś taki model był bardzo podobny. On jest taki identyko, to sam, wszystko header, to... 206. Tylko, że, tak, tylko że on ma... jest tak, no, blachami, wiecie, dookoła obudowany. Nie ma tylu wystających elementów jak u mnie. Jest bardziej wszystko, wiecie, w takim kwadracie, nie? Więc tamten kombajn pracował na 20 coś ponad hektarach samego zboża. I właśnie ten kombajn mój nie był w ogóle praktycznie zajechany. Jak ja go pamiętam kupiłem, to jeszcze było 80 litrów w baku, że zdążyliśmy zrobić całe żniwa na tym jednym baku. Także naprawdę beka z tym straszna. Ale tak już wspominając, cofając się jeszcze wcześniej, to najbardziej co mnie wkurzyło z tymi kombajnistami, bo my mieliśmy tak, zazwyczaj mieliśmy jednego, tylko że on miał u siebie dużo hektarów. I to wiecie, kosi u siebie, ty przyjadę do ciebie, coś się tam stało. I tak, mamy piękna pogoda, najgorzej to wiecie, tam zboże to zboże, najgorzej to było z rzepakiem, gdy już rzepak to naprawdę był taki fest, że już zaczął pękać. I już wiecie, no idealna pora do cięcia, ty wieczorem przyjadę, kosimy, nie? No i kurwa, albo było tak, że przyszedł deszcz i zaczęło padać, pogoda się popsuła, nie dało się kosić. Albo coś się popsuło u niego i nie mógł przyjechać i się tak odlekało 2, 3, 4 dni.
I to najbardziej było właśnie wkurzające z tym wszystkim, bo mówię, no czasu schodziło ze żniwami niemiłosiernie długo i nie zawsze kombajnowało się wtedy, kiedy się chciało, trzeba było na ostatnią chwilę przyjechać, tutaj tata musiał się z roboty zwolnić w ogóle, więc mówię, z tym to było strasznie. Nie to, że ja zawsze tylko tam ludzie, bo niektórzy tam właśnie widziałem, że piszecie, co kiedyś uprawiałem. U mnie było bardzo dużo upraw, bo kiedyś miałem tak i buraki miał, o kurwa, żem z trójki ruszył, ja pierdolę, z Boże wyleciało coś hedra. Miałem kiedyś i buraków bardzo dużo, bo miałem ponad 4 hektary samych buraków, jak na moich tam prawie 10, 4 hektary buraków to było dużo. Co roku tam przyjeżdżał ktoś mi kopać, później kupiliśmy swój, to się nazywał jedynak, bodajże tak się nazywała ta maszyna do kopania buraków. Troszkę schodziło z tym roboty, ale później jak nam przenieśli cukrownię, bo mieliśmy w Krosiewicach, mieliśmy blisko, później woziliśmy sami, później przenieśli nam cukrownię o wiele, wiele dalej, to już nie było sensu wozić, trzeba było wynajmować. Jeden rok tylko się tak przemęczyliśmy z wynajmem i postanowiliśmy, że koniec z burakami, oddaliśmy właśnie na złom. Ten kombajn, bo już nie było sensu tego sprzedawać, bo mało kto tu u nas ten, a na necie było bardzo mało tego i za niską cenę, więc praktycznie na złom poszło za taką cenę, jakbyśmy to sprzedali. Później też jeszcze mieliśmy, sporo lat mieliśmy rzepaku, ale no mówię, to z racji jak nie było kombajnu, ten rzepak zawsze nam, a to na górce coś tam wymroziło, a to później właśnie dużo wyleciało i nie było sensu u nas tego, też nie ma dobrej ziemi u nas. Więc z tego rzepaku nie było dużych korzyści, większe były nakłady niż przychody, dlatego też zrezygnowaliśmy z tego rzepaku. No i kukurydza. Kukurydza też była, sami jak pamiętacie, kosiłem moim MF-em kukurydzę bez przystawki. Wcześniej jeszcze ze 2-3 lata miałem kukurydzę, ale też jednego roku nam totalnie nie wypaliła, nie było roku na kukurydzę i też strasznie, strasznie stratni. Więc mówię, na małym gospodarstwie, no może nie, te straty nie są aż tak wielkie jak na dużych gospodarstwach, ale też są, bo jednak to widać, gdy taki mały gospodarz troszeczkę tam kasy w to włoży, a nic z tego nie wypali i musi dołożyć, to jest totalna lipa. Także no, wszystko było, wszystkie znaki pokazywały, że trzeba kupić nam kombajn. No i na całe szczęście udało nam się wygarnąć tego MF-a. Jeśli dobrze pamiętam, kupiliśmy go za 6, 6,5 do 7 maksymalnie. Wiem, że po dwóch latach, czekaj. Tak, serio? po dwóch i pół sezonach nam się kombajn zwrócił. Nie, byliśmy może na zarobku tylko na 2 hektarach u cioci, bo tam też u nich kombajn się popsuł. 6 miesięcy? No. I ten kombajn im się popsuł i wtedy my pamiętam, żeśmy po niego pojechali im tam tylko ściąć to, więc praktycznie to taki był tylko z tego zarobek, a tak to mówię, my co roku płaciliśmy około 2,5-3 tysięcy za kombajnistę, to mówię, no po 2 sezonach ponad się zwrócił, kombajn teraz będzie kosił u nas czwarty rok? Czwarty sezon czy piąty, czekajcie, już nie pamiętam, kurde, musiałbym na YouTubie sprawdzić, chyba piąty sezon teraz będzie. Chyba piąty. I powiem wam, bez większych awarii, może jedynie pompka paliwa, tam 2 razy nam się zapchał podczas żniw. Coś tam, pompkę paliwa tylko wymienialiśmy i wszystko ogólnie tak, to części są bardzo łatwe do znalezienia w sklepach, są zamienniki bardzo dobre. Także naprawdę, jeśli ktoś myśli sobie nad kombajnem takim małym, fajnym, jeszcze jaki jest tego plus, jeździcie tym kombajnem 2 razy szybciej niż Bizon. Tak można powiedzieć, bo pamiętam, jak sąsiad zaczynał obok nas pole ciąć bizonem, miał hektar, my mieliśmy 2 hektary, my zdążyliśmy te 2 hektary obciąć, a on bizony. Po prostu to wyglądało tak, jakby na równej linii bizon jedzie tak, a kurwa MF-em go wyprzedza 2 razy szybciej. No, w kosę mamy tam 3 metry, ale 2,80 nam ten header tam bierze. Wiadomo, mniejszy jest, ale zwrotny, bardzo fajny, szybki kombajnik, tam około tony mi chyba wchodzi w zbiornik, jak się nie mylę. Także naprawdę kombajn jest idealny na takie gospodarstwo, tak jak ja mam 10 hektarów. Teraz nie muszę się nikogo prosić, do nikogo iść, żeby mi przyjechał ściąć. Teraz u mnie żniwa trwają 2 dni. Dobrze, że chociaż z tatą przerabiamy ten garaż, bo gdy przerobimy właśnie sobie ten garażyk, to tak to będziemy mogli... Kurde, ja zapomniałem, że mam podnoszenie. Będziemy mogli podczas żniw wjeżdżać nim do środka, nie będzie musiał stać na dworzu i teraz po żniwach tylko go nie będziemy musieli go składać. Wyjmiemy go na... Znaczy włożymy go do garażu i praktycznie całą zimę sobie przestoi, a potem będziemy mogli go na same żniwa wyciągnąć. Więc mówię, no żniwa tak to będą trwały 3 dni, teraz trwają zawsze 4 do 5, bo to wszystko trzeba poszykować, nasmarować, zobaczyć, czy wszystko ładnie, pięknie działa, że później już żniwa nie traci na to czasu.
I nie powiem, no mieć swój kombajn na 10 hektarów to naprawdę jest super, super sprawa, także chłopaki, polecam wam, jak będziecie szukać kombajnu, zastanówcie się właśnie nad takim MF-em, bo no cena, nie wiem jak on teraz tam stoi na Pana na chyba ma coś podobnego brać, wiem, że. Ja też MF-a, tylko trochę większe. Tego 206. 307. Ooo, to widzę, że już... Ty ile ty masz hektarów? 11. O kurwa, no ty, jakbym miał hektar wincy, tyś prawdopodobnie bym się nad takim zastanowił podnieci. Bo taki na właśnie też kosi, nie? Aha, no powiem ci, że u nas spotykane są dwa, trzy. Trzy MF-y są, no gdzie więcej wiem, w których miejscach są dwa, dwóch tych kolesi znam. Mają dwa takie MF-y, te 206, no to są tak obudowane. Taki jak mój, jest jeszcze jeden na wsi, sąsiad ma niedaleki. Tylko, że on ma jeszcze troszkę w gorszej wersji niż mój, w ogóle tam ma strasznie wszystko pozdejmowane, dużo rzeczy ma na wierzchu. Ale jeśli chodzi o przeważanie, to chyba w mojej okolicy będzie Volvo, tak mi się bynajmniej zdaje. Jest bardzo dużo tych kombajnów Volvo, jest też kilka fachrów, można to tak odmienić chyba. No bizonów tam wiadomo jak bizonów, ale jeśli chodzi o takie przewyższanie, to nie wiem czy nad bizonami nie będą górowały właśnie takie inne marki typu właśnie fachry Volvo i MF-y. Powiem wam, bardzo, no, bardzo fajne są. Same bizony, no, praktycznie. Bardzo fajne te kombajny są, no mówię, to są zwrotne części, też bardzo fajnie dostać do nich można. Jest, można sprzedać, już myślałem, że się nie da. Już się bałem, hajsy lecą. Co z tego, pojedziemy sobie tylko na wycieczkę na Karaiby, tutaj jak widzieliście już wcześniej, mój statek jest zamówiony, także po żniwach zaraz wymeldowuję się stąd i odpływam. O, tutaj będę... Nie, to nie ten. Ten jest trochę brzydki, nie ma miejsc siedzących. Także jeszcze jeden tam gdzieś jest, prawdopodobnie odpłynął, niedługo powinien do nas przypłynąć. Co my mamy? My mamy 17 minut. Więc mówię, no u mnie to całe szczęście, że jest teraz ten kombajn, na pewno duża wyręka. A czy zamierzam w przyszłości jeszcze wracać do rzepaku i do kukurydzy, to tego wam nie powiem, bo chyba przy takim stanie jak teraz jest, że mam same zboża i wszystko jestem w stanie sobie wykosić, no bo wiecie, teraz kukurydza to tak, trzeba nająć kogoś do wycięcia, do kogoś do zasiania. Przy rzepaku no to już sobie samemu chyba dać można jakoś tam w miarę radę, trzeba tylko siewnik dobrze ustawić i wszystko. Także myślę, że no polecam każdemu, jeśli ktoś się chce rozejrzeć za jakimś kombajnem małym, dość takim fajnym, zwrotnym, to polecam jak najbardziej tego mojego MF86. Będą teraz jakieś różne jeszcze filmiki na pewno z GoPro, dzisiaj może tacie założę, chcę zrobić taki filmik z samych dźwięków, także myślę, że to fajnie może też wyjść. A jeśli chodzi o RSA8, to by było chyba dzisiaj na tyle, taki troszkę krótszy odcinek. Nie było co też dzisiaj opowiadać, akurat tak pod temat żniw to podjechaliśmy troszeczkę, myślę, że w sam raz. Nie mam pojęcia, co chcecie w kolejnym odcinku, musicie mi tu wymyśleć. Czy tutaj, patrzcie, stoi nasz gruberek, ale nie wiem. No, co tam? Na Allegro patrzę, jest... No. Jest MF86, słuchaj, za 3500. No, ale to mówię, to jest pewnie ten takiej rozciapcianej wersji, to jak prawda. Sąsiad ma. Taki w lepszym stanie, polecam za 2, ale pewnie za 5 już kupicie, bo to schodzi z ceny, a naprawdę komba jest fest. Piszcie, kochani, co chcecie w kolejnym odcinku. Może byśmy mogli zrobić sobie właśnie tą knojowicę z tą fajną beczką, akurat po Rzysku byśmy wjechali. Myślę, że fajnie by to wyglądało, także ja wam, kochani, dziękuję za uwagę. I co, do kolejnego odcineczka. Czekam na wasze komentarze. Co tu jeszcze fajnego, o czym by tu fajnym pogadać na tej serii, co by fajnego porobić. Także ja właśnie mogę wam pokazać, jak jeszcze wygląda podwórko. Także biorę kamerę ze sobą, chyba chłopaki za chwilę. Tutaj czekajcie, 60, jak widzicie, już jest. Przyczepa jest w malowaniu, tutaj podkład na niej, zielony tata już maluje, MF stoi, tam wystarczy mu założyć jeszcze tylko tyłek mamy tutaj. W tym roku bez sieczkarni, bo wszystko idzie na obornik zboża. Całkiem w porządku. No pogoda, sami widzicie, no strasznie pochmurno, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dobra, także ja wam, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę i co, do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pożegnajcie się, cześć.